Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przez wiele lat nasze relacje z Unią Europejską były oparte na współpracy, dzięki której Polska zmieniała się na lepsze do czasu, aż nastały rządy PiS-u. Przez przepychanki między ministrami nasz kraj traci ogromne pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, które mogły być przeznaczone na inwestycje i na poprawę życia jakości Polaków. Teraz słyszymy, że odblokowanie pieniędzy z KPO jest coraz bliżej. Przestańcie mydlić nam oczu. W tym kontekście pojawia się pytanie, co z pieniędzmi, które Polska straciła przez wasze przepychanki, codziennie 1 milion euro. Czy działania obecnego rządu zamiast opierać się na dobru państwa muszą opierać się na przeciąganiu liny? Kiedy usłyszymy od was słowo przepraszam za stracone do tej pory pieniądze? Proszę o pisemną odpowiedź, jaka jest na chwilę obecną kwota do zwrotu i kto poniesie konsekwencje za te złe działania rządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.